No słuchajcie, ale fuks po prostu. W kraju, w którym nie ma alkoholu. Wow. Po prostu wszystko. I tak trochę bezczelnie, żeśmy się po prostu wbili tutaj. Słoneczko nam wyszło. Teraz. Jakby już żeśmy pozwiedzali, co było do zwiedzania. Te mozaiki tutaj na tych słupach, słuchajcie, są zrobione tradycyjną metodą. Dlaczego tylko 5 tysięcy kobiet i dlaczego 20 tysięcy mężczyzn i dlaczego oddziela się kobiety od mężczyzn? Się trochę nam tu pozmieniały. Przyjechaliśmy do Casablanki, gdzie przede wszystkim chciałam zobaczyć meczet Hasana II. Powiem o tym meczecie później, bo po prostu najpierw mieliśmy tam jechać, ale no ze względu na tą pogodę to zmieniliśmy plany, bo nie zobaczę go z zewnątrz, a nawet nie wiem, czy w ogóle go dzisiaj zobaczę w środku, bo jest piątek, co w ogóle nie jest najlepszym dniem na zwiedzanie meczetów, bo to jest dla nich jak niedziela. A w ogóle dziś jeszcze do tego wszystkiego jest święto narodowe, jest marokański Dzień Niepodległości. Tak więc raczej marne szanse, żeby wejść do środka, a z zewnątrz też nie za bardzo w taką pogodę da się chodzić raczej. Więc najpierw pojedziemy zrobić zakupy. Ale ogromny jest, nie? Jest wielki. O, tu są rzeczy dla psów. A, chodź zobaczymy, czy ten... A, czy karmę dla psa kupimy. Wow, wszystko mają, popatrz. Nie tak jak w Iranie. Tutaj jest wszystko. Bez problemu można kupić. O, jest karma. Weźmiemy. O, taka skerfura najtańsza. 31 kosztuje. To ile to będzie? 3, to jakby 15 zł mniej więcej, nie? To możemy... Nie wiem, bo też takie te pieski różne są, bezdomne. I dobrze by było coś zawsze mieć. Już jakaś taka bardziej firmowa, tak? No to trochę drożej wychodzi. O. Ten sok, ten mojito jest bardzo dobry. I słuchajcie, właśnie tutaj mają ananas kokos. Taki czy taki i one są super fajne. Ja strasznie lubię to połączenie. W naszych marketach właśnie nie ma. Tutaj mają takie fajne oliwki bez wody. Słuchajcie, jak gdzieś możecie kupujcie zawsze te właśnie bez wody. Są o wiele smaczniejsze. Wprawdzie mają pestki, ale są super. Super, nie? Ja wezmę pieprz. Mogę pieprzu trochę? Kawałek dyni to około 2 zł. Marchewka jest 7. O, mięsko dla niej? No to dobra, super. I ja jeszcze wezmę takie małe cukinie, popatrzcie, po 11. Pomidorki, super. I wszystko mają, kapustę, czerwoną kapustę, jak widzicie, kalafior, wszystko jest. Brokuły. O. Kraj, w którym nie ma alkoholu. Wow.
prostu wszystko. Kraj, w którym nie ma alkoholu, proszę bardzo. Proszę bardzo. Wszystko. No faktycznie nie jest drogo, bo wino masz po 45, nawet 33. No to 5 funtów, no 4. No, 4, 5. No jest jakieś 20 zł, to spoko, nie? Oczywiście są droższe, no ale... No nawet jest 33. No mówię, nawet po 33, no to 33 to wychodzi jakieś... A 12... 70. 15 zł. Słuchajcie, ale fuks po prostu. Jest jedno wejście po południu o 15 i jest Z23. Wejścia są rano 9, 10, 11, 12. Później nic, nie? I o 15. Tutaj przyjechało, słuchajcie, 5 czy 6 autokarów pełnych ludzi i trochę też indywidualnych i wszyscy wchodzą raz na jedną godzinę. A wszystkie te drzwi zrobione są z tytanium. Jak widzicie, turyści, turystki, bo chodzi mi tutaj o kobiety, nie noszą chustek, czyli nie są chusty obowiązkowe dla osób, które nie są muzułmaninami, ale ja uważam, że na wszelki wypadek lepiej taką chustę zawsze mieć ze sobą, jak się jedzie do krajów muzułmańskich i ja takową posiadam. No, powiem wam, że robi wrażenie, jest ogromny w środku, po prostu ogromny. Naprawdę. I bardzo bogato zdobiony. Zobaczcie, nawet tutaj takie kolumienki, które podtrzymują taki gigantyczny taras, są przepięknie zdobione, po prostu wszystko, cały ten sufit tutaj drewniany w środku.
prostu w każdą stronę, jak nie spojrzysz, to wszystko jest bardzo, ale to bardzo bogato ozdobione. A ten fragment, ja tutaj się odsunę do tyłu, a to jest taki drewniany taras. Domyślam się, że to jest właśnie dla kobiet miejsce. Wszyscy ludzie zostali podzieleni na grupy według języków, czyli jedna grupa, przewodnik będzie mówił po hiszpańsku, w drugiej grupie po angielsku. O jeny, ta sala jest jeszcze ładniejsza. W centralnym miejscu meczetu, w głównej sali, ta część dachu, jak widzicie, tam jest łączenie i ten dach rozsuwany jest i otwiera się w zaledwie 3 minuty i w 2 minuty się zamyka. Nie ma w tym meczecie żadnej innej formy, wiecie, klimatyzacji ani niczego i to jest jedyny sposób na wietrzenie tego pomieszczenia, gdy znajduje się tu bardzo dużo ludzi. Tak naprawdę są dwa takie tarasy, ja nie widziałam tam przy wyjściu, czyli tutaj jest z jednej strony, potem jest tutaj ta sala główna i z drugiej strony jest identyczny taras. Piękne kręcone schody na górę, na tarasy. Na te tarasy pomieszczą 5000 kobiet. Natomiast ta dolna przestrzeń pomieści 20 tysięcy mężczyzn. No to zagadka. Dlaczego tylko 5 tysięcy kobiet i dlaczego 20 tysięcy mężczyzn? I dlaczego oddziela się kobiety od mężczyzn? Odpowiedź na to drugie pytanie jest chyba łatwiejsza i oczywista. Każdy chyba widział, w jaki sposób modlą się mężczyźni. I jakby przed nim była piękna kobieta, to raczej trudno by było skupić się mężczyzną na modlitwie. A dlaczego mniej? Dlatego, że po prostu mniej kobiet chodzi do meczetu, bo kobiety zajmują się dziećmi i po prostu nie mają czasu. Fajnie, fajnie tak zwiedzać z przewodnikiem, bo powie ci takie różne ciekawostki, nie tylko to, co wyczytasz. I na przykład zwróciła nam uwagę tutaj na te kolumny, tak? Widzicie te kolumny? A pod tymi kolumnami są takie podstawy. O, proszę, o to chodzi. I tutaj są ukryte głośniki. Tak więc wszędzie dookoła, gdzie są te kolumny, pod tymi kolumnami są niewidoczne głośniki. Bardzo dobrze zaprojektowane i pięknie wszystko jest wykonane. To trzeba im przyznać. Wszystkie wejścia do meczetu zostały zrobione z tytanium. Tytanium jest droższy od złota. Wybrano ten materiał nie tylko dlatego, że jest najdroższy, ale dlatego, że jest odporny na warunki atmosferyczne. A meczet, który jest tak blisko oceanu, słonej wody, prawdopodobnie inny materiał bardzo szybko uległby zniszczeniu. Właśnie znajdują się pod spodem i to są też ogromne, ogromne przestrzenie. A tutaj te fontanny, jak widzicie, nie mają wody, dlatego że nie są używane na co dzień. Używają je tylko, jak jest bardzo dużo ludzi w meczecie, jak są różne święta. Natomiast na co dzień używają po prostu tych kraników, które są tutaj wzdłuż ścian i w nich po prostu jest cały czas leci woda, nie? Można sobie nacisnąć i leci. Te mozaiki tutaj na tych słupach, słuchajcie, są zrobione tradycyjną metodą z kawałeczków.
jest po prostu niesamowity. No piękny ten meczet, piękny, ale ja tak się zastanawiam, czy to aby na pewno najbardziej potrzebna budowla w Maroku. Jakby na ile Maroko wzbogaciło się przez ten meczet. Jest tyle po prostu zabytków w Maroku już do oglądania. W Maroku, przepraszam, bo zaraz mnie ktoś poprawi. Jakoś dla mnie mówienie w Maroku tak dziwnie brzmi, tak Maroko. Mi zostanie. Więc nie, że nie wiem, że jestem niełukiem, tylko po prostu jakoś wygodniej mi jest mówić Maroko. Jest tyle zabytków, tyle po prostu rzeczy do zobaczenia w Maroku, które już po prostu są. To jaki był tak jakby cel budowania tej świątyni? W ogóle ja nie za bardzo jestem, wiecie, za budowaniem świątyń. Ja rozumiem religię, to, że ktoś wierzy, że trzeba mieć miejsce, gdzie się trzeba tam spotykać, ale czy aby na pewno jakby nasze życie wzbogaca się przez to, że tam są najdroższe marmury świata, tytanowe wrota i tam jakieś, wiecie, zdobienia złotem kapiące, prawda? Czy jesteś lepszym człowiekiem, czy lepszym wierzącym, czy ludzie będą wierzyć bardziej? Tak ja się zawsze nad tym zastanawiam. No i zaciekawiło mnie właśnie, ile kosztowała cała ta budowa i zaczęłam czytać. A jak człowiek zaczyna czytać, to też znajduje informacje trochę bardziej ukryte. No i okazało się, że po prostu wprowadzono w trakcie tej budowy, jak już ten Hasan II postanowił, że ta budowa będzie, to on po prostu wprowadził taki podatek i wszyscy Marokańczycy, chciał nie chciał, obowiązkowo składali się na budowę tego meczetu. No i teraz, czy ty chciałbyś być tym Marokańczykiem, który na przykład wbrew twojej woli dokłada się do budowania tego? Czy aby nie lepiej było zbudować jakieś, nie wiem, ośrodki pomocy, edukacji? Tutaj jest tyle takich, jak Antek mówił, tyle jeszcze takich ciemnych, szemranych, wiecie, po prostu zaniedbanych części Maroka, gdzie ludzie żyją w skrajnej biedzie, gdzie żyją bez wody, gdzie dzieci pozbawione są edukacji. Nie, to po prostu mam mieszane uczucia. Wręcz nawet bym powiedziała, że teraz żałuję, że poszłam. Ja wiem, że się tam zachwycałam, no bo faktycznie no, trudno się nie zachwycać, ale teraz powiem wam szczerze, że żałuję, bo bilety są bardzo drogie i jakby płacąc za ten bilet, ja przyczyniłam się do tego, że to funkcjonuje. Coś, co uważam, że jest bez sensu. Przyjechaliśmy tutaj późnym wieczorem, a więc po prostu nie można było nawet nikogo się spytać, bo już nikogo nigdzie nie było.
i tak trochę bezczelnie żeśmy się po prostu wbili tutaj w ten taki mały gaj oliwny tutaj na brzegu pola. Tutaj wszędzie właśnie takie pola są, po prostu jechaliśmy kilometrami przez pola, po prostu takie powierzchnie, wiecie, niczego po prostu nie było i nigdzie się zatrzymać, a my jednak lubimy się gdzieś trochę tak schować za drzewkiem czy za czymś. I tutaj właśnie w tych polach zaczęły się takie małe gaje oliwne, tak jak widzicie tam dalej. Takie po prostu tu parę drzewek, tam parę drzewek, rzadziej, głębiej. O, już idzie jakiś pan. Żeśmy myśleli, że się schowamy, ale się nie da. A ten pan ma ładne harty takie. Idę łapać Belę. Pan przyszedł na spacer, tak więc pan nie jest właścicielem pola i hoduje psy. Piękne harty. Zające łapią. Zające łapią. Wow. Łapią zające. A, to one właśnie pan, pokaż się, piękny jesteś, no, chłopak i dziewczyna, piękne, to one nie są tak na darmo trzymane, one łapią zające, a to jest dziewczynka, piękne, no, piękne. This one? Stop it. Oj, ta nasza. Ona to Bella. Tylko chciałaby się bawić. Ona bardzo lubi duże psy. Ale wiecie co, jesteśmy bardzo zaskoczeni jakością tej ziemi. Słuchajcie, tu jest naprawdę bardzo fajna, orna ziemia. O takiej fajnej konsystencji. No nie chcę za bardzo się, no dobra, pobrudzę się. Taka naprawdę, no piękna ziemia. No szok. Bardzo dobra ziemia uprawna. Takie to niespodzianki. W Maroko. O. I tutaj przyuważyłam taki mały zieleniaczek. Mówię, zobaczę z bliska, co tu rośnie. I słuchajcie, cebula pięknie, szczypior rośnie. Pietruszka albo koleander. Pietruszka, wydaje mi się. Tutaj nie wiem, co to jest. Ale tutaj, słuchajcie. No, co to jest? No, wiecie, co to jest? Ziemniaki. Normalnie rosną ziemniaki, słuchajcie. Śniadanie à la carte. Proszę bardzo, niedźwiedź umie robić kanapki. Tutaj mamy jeszcze przywiezione z Hiszpanii salami. Albo nie, przepraszam, to kupiliśmy w Niemczech. Takie zapasy mamy. A ja oczywiście sałatkę. I dzisiaj mam burak, papryka, gruszka. Bardzo fajne połączenie. I do tego ziarenka. I sobie zrobię jeszcze do tego marokański serek feta. To na pewno będzie fajnie razem smakować. Ten ser zupełnie nie przypomina naszego sera. Takiego feta, który my znamy. Zupełnie nie. Jest to tak pomiędzy takim właśnie serem feta, twarogiem, a znaczy prawie taki żółty ser, tylko jeszcze nie jest żółty, tylko jest biały. Ma konsystencję żółtego sera. Ale jest bardzo smaczny.
daleczko nam wyszło. Teraz, jak my już żeśmy pozwiedzali, co było do zwiedzania. Wszyscy, co oglądają nas dłużej, to wiedzą, że w każdym kraju niedźwiedź musi zamówić pizzę i tutaj też musieliśmy przyjechać i zobaczyć, jak pizza smakuje. Wyglądają bardzo apetycznie. Ja sobie wzięłam wegetariańską. Aha. A niedźwiedź wziął sobie tutaj, już rozrabia. No. Wziął sobie peperoni. Z papieroskiem. Jest naprawdę super dobra. Jak widzicie, cieniusieńkie ciasto. Po prostu takie chrupiące, leciutko chrupiące ciasto. Bardzo, bardzo dobra. Niedźwiedź tu przed chwilą ziewał takie interesujące rzeczy po prostu. Znowu myślałam ziewanie niedźwiedzia. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.